Proszę Państwa, dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat krótkich form w polskim kinie poświęconym zagładzie. A сегодня я хотела бы сказать вам несколько слов о короткометражном польском кино, посвященном теме Холокоста. Chciałabym też Państwu pokazać kilka krótkich filmów z różnych lat historii polskiego kina. Я хотела бы также показать вам несколько короткометражных фильмов разных лет. I podobnie jak w przypadku filmu dokumentalnego, w krótkim metrażu też dużo częściej niż w filmie pełnometrażowym eksperymentuje się z formą, poszukuje się formy. W krótkometrażnym kino, także jak i w dokumentalnym, очень часто происходят эксперименты с формой и различные формальные поиски. Krótki metraż miał w Polsce przez lata dosyć specyficzny, w okresie PRL-u specyficzny status. Еще в годы Польской Народной Республики у короткометражного кино был особый статус. Ponieważ no właściwie w dużej mierze wymykał się cenzurze. Поскольку короткометражное кино в значительной степени могло избежать цензуры. Oczywiście nie było czegoś takiego w Polsce jak kino niezależne wtedy, nawet w krótkim metrażu. Конечно, в те годы в польском кино не было независимого кино, даже в коротком метре. Jedynym filmem powstałym niezależnie w Polsce w okresie PRL-u jest film Romana Polańskiego Ssaki. Jedynym film, który można nazwać niezależnym i który był sniat w godę Polskiej Narodowej Republiki w Polsce, to film Romana Polańskiego Mlekopitajusie. I to tylko stało się tak, że powstał właściwie zupełnie przypadkowo, ponieważ Polańskiemu udało się uzyskać nielegalnie taśmę filmową. И в каком-то смысле этот фильм возник случайно, поскольку Поланскому удалось нелегально получить кинопленку. Więc te filmy, które zobaczycie, nie są, nie należą do kina niezależnego, ale były pod znacznie mniejszymi wpływami politycznymi i mniejszym wpływem cenzury niż filmy dokumentalne i pełnometrażowe. Поэтому те фильмы, которые вы увидите, нельзя назвать независимыми, но они в намного большей степени были освобождены от политического влияния и не так сильно подвергались цензуре, как фильмы документальные и игровые полнометражные. Szczególnie dobrze było to widać w szkole filmowej w Łodzi, wówczas jedynej szkole filmowej w Polsce. Это особенно хорошо было заметно в киношколе в Лодзе, в те годы единственной киношколе в Польше. Gdzie powstawało co roku sporo filmów krótkometrażowych, z których część dotyczyła Holokaustu. Tam każdy год снималось много krótkometrażnych filmów, część z których była poświęcona Holokaustu. Archiwum szkoły filmowej nie jest do końca zbadane i nikt nie wie, ile tych etiud poświęconych Holokaustowi się w nim znajduje. Archiw kinoszkoły do końca nie izuczen i поэтому nikt точно nie знает, сколько filmów poświęconych Holokaustu było w te годы снято. Mi dzięki pomocy pracowników archiwów udało się odnaleźć trochę ponad 20 takich etiud. Mnie, благодаря помощи сотрудникам archiwu Łodzieńskiej Kinoszkoły, udało się найти более 20 takich szkolnych filmów. Przy czym pierwsze z nich powstały już tuż po założeniu szkoły, czyli w roku 1948. Причем первые фильмы на тему Холокоста были сняты сразу же после основания школы, то есть в 1948 году. И co ciekawe, powstawały też w okresie socrealizmu. Интересно, что такие фильмы снимались также в период социализма. Było to możliwe dzięki temu, że cenzura w dużo mniejszym stopniu ingerowała w szkolną produkcję niż produkcję oficjalną. I to było możliwe, потому что цензура в намного меньшей степени вмешивалась в производство школьных фильмов, нежели студийных. Po prostu wówczas te filmy szkolne nie wychodziły poza mury szkoły, pokazywane były tylko na egzaminie. Поскольку в те годы эти фильмы показывались только на экзаменах и не выходили за пределы школы. To, że krótki metraż był pod dużo mniejszym wpływem politycznym, to jest jeden z wyróżników krótkich form poświęconych Holokaustowi w polskim kinie. To, że krótkometrażne kino było lишено takiego politycznego wpływu, to jedna jego odliczna cecha. Drugim jest specyficzna poetyka krótkiego metrażu, która wymusza poszukiwanie form bardziej metaforycznych, symbolicznych. A druga odliczna cecha to specyficzna poetyka krótkometrażnego kino, która praktycznie zastawia autorów
искать символическую, метафорическую форму для того, чтобы выразить свои мысли. Holokaust będzie w nich, był w nich bardzo często pokazywany w formie takiego symbolicznego skrótu. I Holokaust w takich filmach очень часто показывается w formie symbolicznej metafory. Jest to zresztą zgodne z takimi podstawowymi założeniami krótkiej formy, w której przejawia się skłonność do syntezy. I tak w общем происходит w принципе w короткометражном кино w целом, które склонно к синтезу. Wyrazista puenta i dramaturgia. Там, как правило, есть выразительный финал и драматургия очень четкая. И очень часто послугивание себе кларовными читальными оппозициями. И очень часто авторы короткометражных фильмов пользуются ясными читаемыми оппозициями. Я хотела бы на початок запропоновать вам обозрение по колеи трех фильмов из разных окресов истории польского кино. Для начала я хотел бы вам предложить посмотреть три короткометражных фильма из разных периодов истории польского кино. Которые в большем степени иллюстрируют механизм рождения себя метафоры Холокауста в польской культуре. Которые в значительной степени иллюстрируют механизм рождения метафор на тему Холокоста в польской культуре. Pierwszy film pochodzi z roku 61. Pierwszy film był zniat w 61 roku. I nosi tytuł Ambulans. On nazywa się Skora Pomyśl. Jego twórcą jest Janusz Morgenstern. Autorem tego filmu jest Janusz Morgenstern. Ja może najpierw go pokażę, a później jeszcze kilka słów o nim powiem. Może być, ja сначала go pokażę, a potem ci skrywam kilka słów. Das Judentum wird sich genauso einer soliden, aufbauenden Tätigkeit anpassen müssen, wie es andere Völker auch tun. Oder es wird früher oder später eine Krise von unvorstellbarem Ausmaß erliegen. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Thank you.
To jest przykład takiego filmu, w którym przestrzeń zarysowana jest za pomocą kilku zaledwie znaków. Это пример фильма, в котором пространство создано при помощи лишь нескольких знаков. Mamy więc wieżyczkę strażniczą, mamy drut kolczasty. Przypuszczamy, że to jest przestrzeń może budującego się dopiero obozu koncentracyjnego. Мы видим колючую проволоку, башню, и можно предположить, что этот лагерь только строится. В каждом разе есть пространство опрессивное. В любом случае, это пространство подавления. И драматургия этого фильма сбудована, очевидно, на этом ожидании того, что се станет, и на napięciu, jakie to oczekiwanie powoduje u bohaterów. Драматургия этого фильма выстроена на ожидании того, что произойдет, и напряжении, которое это ожидание вызывает у героев. I przyglądamy się twarzom dzieci, które intuicyjnie wyczuwają, co je czeka. Мы смотрим на лица детей, которые интуитивно предчувствуют, что их ждет. I twarzy nauczyciela, który, ich opiekuna, który jest, który wie, co się stanie. I lico uczyciela, wychowawcy, który zna, co przyjdzie. W tych ostatnich chwilach przed śmiercią dzieci jeszcze tak kurczowo próbują chwytać się życia. I w te ostatnie minuty przed śmiercią dzieci jeszcze próbują się lichoradycznie spaścić, chwytają się za życie. Co zostaje pokazane przede wszystkim w tej scenie z zabawy z psem. Что показано прежде всего в сцене с собакой? Wszystko oczywiście odbywa się w całkowitym milczeniu. Nie ma żadnych krzyków, płaczu, szarpania się. Все показано в абсолютном молчании, нет никаких криков, плачей. Ten nauczyciel idzie na śmierć z dziećmi. To jest taka figura bardzo czytelna, nawiązująca do postaci Janusza Korczaka.
Учитель идет на смерть вместе с детьми, и это, конечно же, фигура, которая явно ассоциируется с образом Януша Корчика. Który jako opiekun sierocińca w getcie poszedł na śmierć ze swoimi dziećmi, z dziećmi, którymi się opiekował, mimo tego, że miał możliwość uratowania się. Który jak opiekun dziecka przyjęta w getto poszedł ze swoimi dziećmi na śmierć, chociaż u niego była możliwość spaść się. Ten sposób, w jaki tutaj dokonuje się zabójstwa tej grupy dzieci, ich nauczyciela, był stosowany na terenach okupowanej Polski przez Niemców dość często. Ten obraz, ten sposób, w jakim ubijają dzieci, które pokazują w tym filmie, używał się Niemcami na terytoriach okupowanej Polski dostatecznie często. Po jakimś czasie Niemcy uznali jednak go za zbyt kosztowny i mało wydajny. Однако спустя некоторое время немцы сочли этот способ слишком дорогостоящим и малоэффективным. Але первые жертвы, например, Лодзинского гетто, были именно в этот способ замордованы. Однако первые жертвы, например, в Лодзинском гетто, были убиты именно так. На терене такого, при таком палацику в Хелмне над Нером, недалеко Лодзи, намордовано людей именно за помощью тяжеловок. И недалеко от Лодзи, в Хелмна, был такой дворец, в котором как раз-таки убивали людей при помощи вот такого рода грузовиков. Ten способ забияния показує, що właściwie сама махина смерти вимишлена została так, by nikt nie ponosił ostatecznie odpowiedzialności. И этот способ убийства показывает, что вся эта машина смерти была придумана таким образом, чтобы никто не нес окончательной ответственности за убийство. Бо никто не бьет, никто не стреляла. Потому что никто не бьет, никто не стреляет. То есть, ten способ мышления о массовом забиянию есть pochodną etyki posłuszeństwa i takiego biurokratycznego systemu III Rzeszy. I sposób myślenia o ubójstwie, taki sposób myślenia, to przyzwodne polityki posłuszania, która wyrabatowała się w III Rzeszy. Dla tych niemieckich żołnierzy, których tutaj widzimy na ekranie, te dzieci, ich nauczyciel, są zupełnie odczłowieczone, to są przedmioty. Для немецких солдат, которых мы видим здесь на экране, эти дети и их учитель, они не являются людьми, это предметы. В связи с тем, что они абсолютно обоюдны и не вызывают никакого заинтересования эмоционального. Поэтому они совершенно равнодушны и не проявляют никаким образом эмоций. И хотел бы сейчас показать фильм позднейший. Film z podniesionymi rękami Mitko Panowa. A teraz chciałbym wam pokazać film, który był sняty позже. On nazywa się Z podniesionymi rękami i jego autor Mitko Panow. To jest film z 1985 roku. To film 1985 roku. Zrobiony w łódzkiej szkole filmowej przez studenta z Macedonii. Zrobiony w łódzkiej kinoszkole studentem z Macedonii. Jest to właściwie taka impresja filmowa. To taki poetyczny film, taki film impresja. Na podstawie jednego z najsłynniejszych zdjęć, takich ikon Holokaustu. Zrobiony na podstawie jednej z samych znanych fotografii, takiej swojego rodzaju ikony Holokaustu. Którą na pewno Państwo rozpoznacie. Którą wy naверняka uznajecie. Zdjęcie pochodzi z raportu Jurgena Stropa. Эта фотография была взята из рапорта Юргена Штропа, который распоряжен был по упадку повстания в гетте Варшавском и ликвидации гетто. Этот рапорт был сделан после краха восстания в Варшавском гетто и ликвидации этого гетто.
Zdjęcie, które Państwo widzieliście na końcu, a które było inspiracją dla tego filmu, no jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w filmach dokumentalnych, ale również fabularnych zdjęć z getta. Фотография, которую вы видели в конце, которая вдохновила автора на создание этого фильма, это одна из наиболее часто используемых фотографий из гетта, используемых в фильмах документальных и игровых. Ono szczególnie przemawia do emocji patrzących, dlatego że ma to, co się w teorii fotografii określa jako punktu, czyli tak punkt przyciągający uwagę, przykuwający uwagę. Ona tak silno wpływa na widza, ponieważ w niej jest to, co w teorii fotografii nazywa się punktem, to jest точка, która przyciąga особое внимание смотрящего. I oczywiście tym fragmentem zdjęcia, które przykuwa naszą uwagę, jest to miejsce, w którym znajduje się chłopiec, czy centralna część zdjęcia. I конечно же, w случае tej fotografii, fragment, który привлекает nasze внимание, to centralna część fotografii, gdzie my widzimy мальчика. Warto zwrócić uwagę, że tylko on spośród wszystkich bohaterów tego zdjęcia patrzy wprost w obiektyw. Stoi zwrócić uwagę, że tylko on jeden z wszystkich героев tej fotografii смотрит прямо w obiektyw. Najwyraźniej gdzieś z boku działo się coś ważnego, ponieważ wszyscy pozostali bohaterowie zdjęcia zwróceni są w tym samym kierunku. Судя по всему, где-то z boku происходит что-то важное, поскольку все остальные герои этой фотографии смотрят куда-то в сторону. I znów mamy taką sytuację, że bohaterem filmu staje się dziecko. I опять мы сталкиваемся с ситуацией, когда героем фильма становится ребенок. Tutaj na zdjęciu widzieliście też Państwo niemieckiego żołnierza, który w takiej triumfującej pozie stoi z boku kadru. Na fotografii wy widzieli także niemieckiego soldata, który stoi w takiej triumfalnej pozie, pobiednej pozie z boku kadru. Na podstawie tego zdjęcia po wojnie ten Niemiec został skazany na karę śmierci. I na podstawie tej fotografii po wojnie tego soldata przygwarili k śmiertnej kaźni. Również większość bohaterów tego zdjęcia została rozpoznana i 20 lat po powstaniu tego filmu z podniesionymi rękami powstała bardzo obszerna książka na temat tych osób, które na tym zdjęciu zostały uwiecznione. I все герои этой фотографии были опознаны, и через 20 лет после того, как был снят этот фильм, была издана большая книга на тему тех, кого мы видим на этой фотографии. I według historyków wszystko wskazuje na to, że ten chłopiec, którego widzicie Państwo w centrum kadru, przeżył wojnę. I historycy twierdzą i obnaruzili, że ten malczyk, którego wy widzicie w centrum kadru, wyżył. Oczywiście Panow, kiedy robił ten film, nie miał o tym pojęcia.
Режиссер Панов, когда он делал этот фильм, конечно же, не представлял себе, что этот мальчик выжил. Да, и oczywiście powstaje pytanie, dlaczego w takim razie dopisał takie pozytywne zakończenie do tej historii chłopczyka. И возникает вопрос, почему он тогда дописал позитивный, положительный финал для истории этого мальчика? Jest ten film pewną polemiką ze sposobem pokazywania Holokaustów w kinie światowym, nie tylko polskim. Этот фильм представляет собой полемику того, как нужно показывать Холокост, причем не только в польском, но и в мировом кино. Подкрепляет Панов, что доминирует в кине перспектива особ оцаленных. Панов подчеркивает, что в кино доминирует перспектива уцелевших, точка зрения уцелевших. То подобное есть в литературе. И подобным образом в литературе. Że nigdy nie uda nam się dotknąć tego dna piekła, bo nigdy z niego nie otrzymamy relacji. On mówi, że nam nigdy nie uda się uwidzieć, dostić dna ada, ponieważ my nigdy nie получим оттуда сообщений, informacji. Warto też zwrócić uwagę na początek tego filmu, w którym widzimy obiektyw aparatu. Zwróćcie także uwagę, że w начале tego filmu my widzimy obiektyw fotoaparatu. Takich zdjęć jak to, które stało się inspiracją, powstawało w czasie wojny bardzo dużo. Takich fotografii, jak вот эта, которая вдохновила авторов во время войны, снималось очень много. Oczywiście ono pochodzi z raportu likwidacyjnego getta, w związku z tym miało charakter przede wszystkim dokumentujący. Эта фотография была взята из рапорта о ликвидации гетто, поэтому имела в первую очередь характер документации. Ale ono jest też takim rodzajem trofeum. No, to też swego rodzaju trofej. Dla tych, którzy je wykonują, ale i dla tego niemieckiego żołnierza, który stoi z boku kadru. Dla tych, kto tę fotografię делает, a także dla niemieckiego soldata, który stoi na kraju kadra. Fotografowanie nieprzyjaciela, wroga było właściwie równoznaczne z jego pokonaniem. Процесс фотографирования неприятеля, врага, был равнозначен победе над ним. Robienie zdjęć i filmowanie, szczególnie w getcie, było właściwie takim rodzajem upokorzenia, to częścią procesu upokarzania. И киносъемка, а также фотосъемка были частью процесса унижения в гетто. Dlatego ten aparat, ten obiektyw aparatu działał na bohaterów fotografii i filmów robionych w getcie jak karabin. Поэтому этот фотоаппарат действовал на тех, кто жил в гетто, как карабин. Wywoływał przerażenie i zwiastował śmierć. Вызывал страх и предвещал смерть. To zdjęcie jest tak znane, że odczytanie tej fotografii dzisiaj jako zapowiedzi śmierci jest potencjalnie doświadczeniem każdego widza. Ta fotografia jest tak znana, że восприятие ее как предвестие смерти очевидно практически для każdego зрителя. Dlatego mógł Panow umieścić informację o tym, że zdjęcie pochodzi z getta dopiero na końcu filmu. Поэтому Панов мог сообщить, что эта фотография была сделана в гетто лишь в конце фильма. I teraz trzeci film, to film Chleb. Теперь третий фильм, который называется Хлеб. Pochodzi z 2003 roku. Это фильм 2003 года. Został zrealizowany przez doświadczonego już dokumentalistę Grzegorza Skórskiego. On był snят уже опытным на тот момент документалистом Grzegorzem Skórskim. Ale nie jest to dokument, ale krótka fabuła. Однако это не документальный фильм, а короткометражный игровой. Thank you.
Mensch. Z koszykiem poziomym. Lipiec miodowym kwiatem posypie. Sierpień pokryty błękitem. Srebrny ognitek pojedynczy. C'était bien à l'époque de la révolution. Il n'y a que l'amour. La politique, c'est la merde. Je pense tout le temps à Jean-Jacques. Vous faisiez l'amour dans tous les endroits possibles. Tu as déjà essayé sur l'échelle? Ne parle pas de ça maintenant. Tu as peur? Oui. Mais tu n'as pas peur des femmes. En tout cas, tu n'as pas l'air. Du tout. Grudzie swoinką i w szubie. Lubię choinkę i grudzie. Lubię wszystkie dzieci. Babičky sú staré, sú staré babičky, bo babička s dedou mají malé hospodářství přece. Já nemám děti. No, aspoň nemáš starosti. No, to se ti řekne. Thank you.
Nina Magnota. Igen, ülsz a parton, nézel a vizet, a legfontosabb a csali. Mindig tudnod kell, hogy mit választasz, zsemlét vagy kukacot. Unalom és reuma. Mennyi ide jött az? Nem tudom, azt hiszem már jön ilyen a reuma. Olyan este írunk, már megvallom. Azt mondták, hogy munkában. És ha mégsem? Mindig is szerencsém volt, úgyhogy most is sikerült. Avec quoi? Avec les dents? Et même, on risque de se faire broyer par les roues. Je vais me battre jusqu'au bout. Es ist Schlagwerk auf der Holmansee-Jutain. Es ist Neino, Lechem, in Chesed und Rachamim, Bein Eicho und Bein Nikol Roein. Es ist Schmackol Tachaneino, Kiel Shomea Tefila und Tachamim. Druiden kam nás vezou. Nehysterče, jdeme do práce. Ale já se bojím. Bojím. Z tych, którzy przebaczają dla Twojej miłości, nie znoszą słabości i prześladowania. Błogosławi mi ci, którzy je zniosą w pokoju. Przez siostrę naszą śmierć cielesna. Jeżeli żaden człowiek żywy umknąć nie może. Pokazać w tym filmie wagon, który wiezie ludzi na śmierć od środka. Skórski решил pokazać w tym filmie wagon, który wiezie ludzi na śmierć изнутри. I znów odwołał się do takich symbolicznych skrótów. I znowu obrócił się k symbolicznym, k symbolizmu, k metaforom. Nie widzimy twarzy tych ludzi, którzy jadą wagonem. My nie widzimy lic ludzi, którzy jadą w tym wagonie. Widzimy tylko tą wąską szparę, a przez nim krajobraz. A widzimy tylko pejzaż przez uską szczel. I to jest taki krajobraz bardzo monotonny, to znaczy nizinny, płaski, taki typowy krajobraz środkowej Polski. To очень monotonny pejzaż, taki równinny, płaski, typiczny dla centralnej Polski. Oczywiście w tle słyszymy cały czas stuk od pociągu. Мы все время слышим на фоне стук поезда, стук колес. И голос в разных языках. И голоса на разных языках. И то, что говорят эти люди, это другорядное. Это молитвы, песенки, вершики, выглашенные через детей. То, что говорят эти люди, имеет второстепенное значение. Это молитвы, песни, стихи, которые читают дети. Skórski po prostu sygnalizuje, że w tym wagonie jadą ludzie pochodzący z różnych miejsc. Skórski prosto takim образом хочет показать, что в этом вагоне едут люди из разных мест, из разных стран.
Oczywiście takim kulminacyjnym momentem tego filmu jest chwila, kiedy kolejarz podaje dziecku, próbuje podać chleb przez okno. Конечно же, кульминационным моментом является тот, когда железнодорожник пытается дать ребенку буханку хлеба. Ale ta różnica pomiędzy sytuacją kolejarza a sytuacją ludzi w wagonie jest diametralna. Kolejarz jest wolny. Поскольку разница между железнодорожником и теми людьми, которые едут в вагоне, огромна. Железнодорожник свободен. И делом го от них зареглованы двери и закрытованы окна. И их разделяют заколоченные двери вагона и зарешеченные окна. Jedna z polskich filmoznawczyń, która ten film kiedyś opisywała. Polski kinowiec, który kiedyś opisywał ten film. Mariola Jankun-Dopartowa. Mariola Jankun-Dopartowa. Napisała o nim w ten sposób. Napisała o nim w następnym образом. Nie ma wspólnoty, nie ma solidarności. Nie ma общности, nie ma solidarności. Jest zbiorowa zgoda na rzeczywistość. Jest kolektywne согласие na taki typ rzeczywistości. W której pociągi, jak ten pokazany w filmie, mogą kursować w majestacie prawa. W której pojazda, jak tot, który pokazany w tym filmie, mogą jeździć na zakonnych zasadach. Zaznaczyła też, że jest to świat całkowicie pozbawiony transcendencji. Ona także zauważyła, że to jest mir, który совершенно лишён transcendentności. Bo przecież odwołuje się Skórski w tym filmie do bardzo mocno zakorzenionego w naszej kulturze symbolu chleba. Więc Skórski w tym filmie obraca się do bardzo głęboko ukorzenionemu w naszej kulturze symbolu chleba. Z jednej strony przywodzi on na myśl wątki chrześcijańskie, bardzo często obecne w polskim kinie. I z jednej strony w głowę przychodzą chrześcijańskie motywy, które często przysutstwują w polskim kino. A z drugiej strony też do takich starotestamentowych znaczeń chleba się odwołuje, jako chleba z gryzoty i cierpienia. A z drugiej strony on także namykaje na te znaczenia, które przydawali się chlebu w Wietchom Zawiecie. Chleb, jak chleb boli i stradania. To pierwsze rozumienie chleba, chrześcijańskie, przywodzi na myśl całą serię polskich filmów o Holokauście, w których bardzo wyraźne są odwołania do symboliki chrześcijańskiej. Pierwsze pojmowanie chleba chrześcijańskie zostawia wspomnieć cały ряд polskich filmów o Holokauście, w których używała się chrześcijańska symbolika. W sposób najbardziej wyraźny widać to w filmie, te nawiązania do chrześcijaństwa widać w filmie Wielki Tydzień Andrzeja Wajdy. Особенно явные отсылки к христианству в фильме Андрея Вайды «Страстная неделя». Czy ktoś z Państwa widział ten film? Widział li ktoś ten film? To jest film o kobiecie, która ucieka z warszawskiego getta tuż przed powstaniem. To film o kobiecie, która zbiega z warszawskiego getta prямо przed powstaniem. Pomaga, ukrywa ją w swoim domu na obrzeżach Warszawy Polak mieszkający w tym domu wraz z żoną. Jej prячет w swoim domu na okrajnie Warszawy Polak, który żyje tam z żoną. Rzecz dzieje się w Wielkim Tygodniu poprzedzającym Wielkanoc. Dzieje filmu происходит w Strasną Niedzielę przed Paschą. I cała fabuła tego filmu podzielona jest na kolejne dni tygodnia przygotowujące chrześcijan do obchodu Wielkiej Nocy. I fabuła tego filmu rozdzielona na dni, kiedy chrześcijanie gotują się do Paschy. I tam mamy takie wyraźną stylizację jednej z bohaterek na Matkę Boską. I jedna z героinь tego filmu очень выразительно, явно стилизовано под Богоматерь. На польское воображение Матки Боской. Польский образ Богоматери и представление поляков о Богоматери. Чули блондинки с ясным убранием. То есть блондинки в светлой одежде. И та богатырка, которая носит цехи Матки Боской, есть тяжарна. Героиня, которая имеет черты Богоматери, беременна. Але здольна есть в отрузнении от мужа, который дощ шибко не есть, не ма такие силы, бы до конца помочь этой жидовце, которая мужа храни. Кто не ма такие силы? Там муж той кобеты, которая стилизована на Матку Боскую.
А ее муж не может в конечном итоге помочь этой еврейке, которую они прячут? А она, его жена здольна есть до наискрайнейших посвящений. А его жена, в отличие от него, способна на крайние жертвы? А тутaj в фильме Скурского мамы обидва так, значения хлеба, и то христианские приволаны, и старотестаментовые. В фильме Скурского присутствуют оба значения хлеба, и христианское, и значение из Ветхого Завета. Варто, однако, звучить увагу на остатнее уянче этого фильма, когда нагле образ стает еще колоровым. Стоит обратить внимание на последний кадр этого фильма, когда изображение неожиданно становится цветным. И этот хлеб нагло становится обычным предметом. И хлеб внезапно оказывается обыкновенным предметом. Этот фильм является прикладом на певное явление, которое дотычит не только польского кино, но и вообще культуры по Холокаусте. Этот фильм представляет собой пример явления, характерного не только для польской культуры и кино, но и вообще для культуры после Холокоста. А зявиско то дотычи повставания новых символей в культуре и змены значений давних символей. Это явление касается возникновения новых символов в культуре и изменения значений старых символов. В bardzo wielu фильмах przewartościowaniu ulega на przykład символика дому. Например, в очень многих фильмах переоценивается символика дома. Która w tradycji europejskiej dom oznacza schronienie, poczucie bezpieczeństwa. W europejskiej tradycji dom oznacza ubieżeście, z nim asocjuje się czucie bezpieczeństwa. Tymczasem w literaturze i filmie o Holokauście zwykle to jest miejsce tymczasowego pobytu, miejsce, w którym ciągle coś grozi. Jednak w literaturze i kino o Holokauście dom to miejsce временного pребывания i miejsce, w którym постоянно ощущается угроза. Ewentualnie staje się więzieniem na długie lata, z którego nie można wyjść, w którym nawet nie można podejść do okna. Dom także może stać тюрьмой, из которой нельзя выйти и нельзя даже подойти к окну. Chleb w filmie Skórskiego traci przypisane mu w naszej kulturze znaczenie sakralne, dlatego staje się zwykłym przedmiotem na koniec. Chleb w filmie Skórskiego utraciwa tradycyjne dla naszej kultury sakralne начало i поэтому w finale staje się obyknowionym przedmiotem. I dzieje się nie tylko tak, że pewne symbole zmieniają znaczenia, ale też powstają nowe symbole. Однако не только уже существовавшие символы меняют свое значение, но возникают новые. Na przykład wagon towarowy. Na przykład wagon towarnego pojazdu. Który, ten przedmiot nie był nacechowany symbolicznie przed wojną. Do wojny taki wagon nie miał nikakiej symboliki. A dzisiaj drewniany wagon, kolejowy z napisem Deutsche Bahn ma już w naszej kulturze znaczenie symboliczne, jest wykorzystywane zresztą przez artystów bardzo często. A сегодня drewniany железнодорожный wagon z надписью Deutsche Bahn jest symbolicznym w naszej kulturze i często используется w произведениях искусства jako символ. Dlatego tak często w tych filmach Państwo słyszycie na końcu ambulansu również, na końcu z podniesionymi rękami słyszycie Państwo stukot pociągu. Поэтому так часто в фильмах о Холокосте и в скорой помощи, и в фильме с поднятыми руками мы слышим стук колес поезда. Он попросту звездует смерть. Он просто предвещает смерть. Одним из таких интересных символов, который зародился, можно его увидеть в литературе и в фильмах о Холокосте, это символ шафы. Одним из наиболее интересных фильмов, который возник в литературе и кино о Холокосте, это символ шкафа. Znów przedmiot, który przed zagładą nie był nacechowany symbolicznie. Этот предмет до Холокоста не имел, с ним не была связана никакая символика. Tymczasem po wojnie stał się symbolem schronienia dla Żydów, którzy rzeczywiście bardzo często w polskich domach chowali się w szafach w momencie zagrożenia. Однако после войны он стал символом убежища для людей, для евреев, которые действительно очень часто прятались в шкафу. Ten motyw na przykład bardzo często powraca w ciekawej, bardzo ciekawej polskiej prozie Hanny Kral. Этот мотив очень часто возникает в очень интересной прозе польской писательницы Ханны Краль.
I chciałam Państwu pokazać jeszcze jeden film, już ostatni dzisiaj. A ja chciałam pokazać Wam jeszcze jeden film, już ostatni na сегодня. Bo to jest jedyna animacja, która w jakiś sposób nawiązuje do tematyki Holokaustu, którą udało mi się odnaleźć w polskim kinie. To jedyny animacyjny film na temat Holokaustu, który udało się mnie znaleźć w polskim kino. I oczywiście długo zastanawiałam się, dlaczego nie ma więcej tego typu filmów. Ja dość długo myślałam nad tym, dlaczego takich filmów nie było snято больше. Skoro pojawiają się i skoro ten wątek pojawia się tak często i w filmach fabularnych, w dokumencie, i w krótkim metrażu. Więc ta tema często pojawia się i w dokumentalnym, i w igrowym kino, a także w krótkometrażnym. I myślę, że w pewnej mierze wynika to ze specyfiki polskiego kina animowanego. Ja myślę, że w jakiejś stopniu przyczyna tego w specyfiki polskiego animacyjnego kina. Które jest bardzo silnie związane z malarstwem i z takimi formami surrealistycznymi, impresyjnymi. Które bardzo ciężko związane z żywopisją i surrealistycznymi, impresjonistycznymi formami. A w okresie, kiedy bardzo mocno nawiązywało do rzeczywistości, czyli w latach 60-tych i właśnie na przełomie lat 60-tych, 70-tych. A na rubieżu 60-tych, 70-tych godów, kiedy animacyjne kino podnimało aktualną problematykę współczesną. To w centrum zainteresowania animatorów wtedy znalazły się przede wszystkim aktualne problemy w PRL-u. Главным объектом интереса аниматоров стали актуальные проблемы Польской Народной Республики. Да и тематика военная знаразла się на другим, а nawet третьем плане в ogóle в анимации, а тематика Холокауста prawie że nie istnieje в польской анимации. И военная тематика оказалась на втором или на третьем плане в польской анимации, а Холокост практически в ней не существовал. Więc ten jeden film, który też jest w sposobie widzenia obozu bardzo bliski Kornblumenblau, do którego jutro wrócimy, chciałam Państwu pokazać. I dlatego ja bym chciała pokazać Wam ten film i ten sposób, w którym jest pokazany konclager, blizek filmu Kornblumenblau, o którym my będziemy mówić zawtra. Film w reżyserii Ryszarda Czekały z roku 1970. Film był zniat w 70 году. Jego reżyserem jest Ryszard Czekała. Widzieliśmy to tu, czy nie? Nie. Apel. On nazywa się Perekliczka. Auf!
Maria! Auf! Nieder! 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 Nieder! Podobnie jak w Kornblumenblau, od samego początku ci bohaterowie, więźniowie stojący podczas apelu, są całkowicie odczłowieczeni. Здесь, так же как в Kornblumenblau, заключенные, которые стоят на перекличке, совершенно показаны как, не как люди. To, że mają jednakowe pasiaki, to, że mają ogolone głowy, powoduje, że tracą swoją tożsamość. Oni wszyscy w odinakowych polosatych formie.
форме, у них бритые головы, и таким образом они теряют свою идентичность. Pan Blumenblau, widzieliście Państwo, jak w pierwszych scenach zostaje odebrana bohaterowi tożsamość, zostaje nadany numer i właśnie ogolone włosy i założone, przepraszam, pasiek. W Korn Blumenblau w начале filmu wy widzieli, jak u героя zabierają dokumenty, przysłają mu numer i dają plasatą formę. I takim образом lisają jego własnej identyczności. I podobnie jak w Korn Blumenblau, taki w apelu, widzimy sytuację takiego bezbrzeżnego właściwie okrucieństwa. I jak w Korn Blumenblau, tak i здесь w перекличке, my widzimy, stalkujemy się z sytuacją bezgranicznej żystokości. Dzisiaj sytuacja w polskim kinie jest, jeśli chodzi o krótkie formy, jest dość trudna. W современном польском кино, если говорить о коротком метре, ситуация довольно сложная. Właściwie filmy krótkometrażowe powstają dzisiaj tylko w szkołach filmowych, jako etiudy szkolne. Короткометражные фильмы снимаются в Польше сейчас практически только как студенческие фильмы в киношколах. Te studia, w których realizowano filmy, które dzisiaj widzieliście Państwo, czyli Ambulans i Chleb, oraz Apel, albo nie istnieją, albo zupełnie co innego produkują. Studia, w których снимались te trzy filmy, które my сегодня смотрели, Скорая помощь, Хлеб и Перекличка, либо не существуют, либо их продукция теперь другая. W związku z tym, no, jedynym miejscem, gdzie jeszcze mogą się pojawić wątki holokaustowe w krótkim metrażu, są etiudy szkolne, ale w ostatnich kilku latach wątki wojenne są w ogóle bardzo rzadko podejmowane przez studentów. Поэтому фактически единственная возможность в короткометражном кино коснуться темы Холокоста – это как раз студенческие фильмы, но в последние годы к военной тематике вообще студенты обращаются очень редко. Taka największa fala etiud studenckich poświęconych Holokaustowi miała miejsce w latach 90. Самая сильная волна студенческих фильмов, посвященных Холокосту, имела место в Польше в 90-е годы. Zapewne to wynika w dużym stopniu z oddalenia czasowego już od doświadczeń wojennych. Конечно, причиной этого является также то, что мы отдаляемся все больше во времени от военных событий. No bo dla dzisiejszych studentów doświadczenie wojny to doświadczenie już dziadków. Поскольку для современных студентов опыт войны и память войны это уже память их дедушек и бабушек. Natomiast dość często pojawiają się wątki historyczne w etiudach szkolnych dotyczących historii PRL. Однако в студенческих фильмах на исторические темы достаточно часто появляются мотивы, связанные с историей Польской Народной Республики. Jutro chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się bliżej Korn Blumenblau i temu, jak ten film jest zrobiony. Завтра я хотела бы, чтобы мы внимательно присмотрелись к тому, как сделан фильм Korn Blumenblau. Oraz drugiemu filmowi, którego Państwo w całości nie będziecie oglądali, ale pokażę Wam jedną sekwencję z niego. A także my будем анализировать еще один фильм, которого целиком Вы не видели, но я покажу Вам эпизод из него. Który nosi tytuł Szpital Przemienienia. Этот фильм называется Больница Преображения. I jest taką historią, która zapowiada zagładę. И он рассказывает историю, которая предвещает Холокост. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? У меня вопрос про режиссеров. Эти режиссеры коротких фильмов, они в основном польские режиссеры? Так, то значит, тут Митко Панов и Стоянтковы в том... Так, то смогу выбрать. Ну да, в основном поляки, и фактически исключение это только Митко Панов, который сделал фильм с поднятыми руками. И аккурат этот фильм относил сукцесы фестивалово, есть хиба одним из наиболее знанных этюд школьных в доробку школы фильмовой. Ну и так все сложилось, что сделал Мацедончик, потому в школе студиуем особо из разных краев. И этот фильм имел большой успех на международных фестивалях и является одним из самых известных студенческих фильмов вообще в Лодинской киношколе. Ну и так получилось, что его сделал иностранный студент из Македонии, но в Лодинской киношколе вообще учатся люди из разных стран. Амбуланс зреализовал Януш Моргенштерн,
Polak żydowskiego pochodzenia. A skoro pomyślał Janusz Morgenstern, Polak jewryjskiego pochodzenia? A reszta to są. Skórski jest Polakiem. Skórski Polak? Mhm. Czekała to. Ale to jest też dość ciekawe, że mimo, że w polskiej kinematografii było sporo osób, które przeżyły Holokaust albo musiały uciekać przed Holokaustem w tej polskiej powojennej kinematografii, to właściwie nie powstawały filmy autobiograficzne, ani dokumenty, ani fabuły. Interesne także to, że w polskiej kinematografii było mnogo reżyserów, którzy либо пережили Holokaust, либо должны были бежать от него. И тем не менее, не было снято ни одного автобиографического фильма, ни документального, ни игрового. Że prawie zawsze wybierają oni jakąś, czyjeś wspomnienia, jakąś książkę cudzą, po to, by opowiedzieć o doświadczeniu Holokaustu. I ci reżyserzy praktycznie zawsze wybierają jakąś cudzą książkę, czyjeś wspomnienia, żeby rozkazać historię Holokaustu. No, oczywiście najbardziej znanym przykładem jest Polański, który nie opowiada o sobie, a конечно, opowiada o Szpilmanie. Самый известный пример – это Роман Поланский, который не рассказал о себе, а рассказывает о Шпильмане. И myślę, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosunek emocjonalny do tego doświadczenia. Я думаю, главная причина такого положения вещей – эмоциональное отношение к истории. To zapośredniczenie przez cudzą historię pozwala nabrać po prostu dystansu. I эти чужие истории помогают обрести дистанцию к тому, о чем рассказывают режиссеры. Który pozwala na zrobienie filmu, bo przecież film jest nie tylko ekspresją artystyczną, ale też całą procedurą produkcyjną. Ведь кино – это не только выражение мыслей автора, но кино – это также весь процесс производства. W którym jakby pewne emocje trzeba jednak powstrzymywać. W którym определенные emocje нужно сдерживать, приходится сдерживать. Jeszcze какие-нибудь вопросы? У меня есть... Можно? Насчет как раз Романа Полански. Мне кажется, что в его фильмах, в «Отвращении», например, и в последнем «Венера в мехах», очень... Он удивительно по-женски чувствует вот, роль женщины. Wydaje mi się, że w jego filmach, na przykład w Wstręcie i w Venus Futrze, bardzo kobieco odczuwa rolę kobiety. Как вы думаете, это его личное свойство или это вообще есть в польском кинематографе? Такая чувствительность? Czy to jest jego własna cecha, czy to jest charakterystyczne dla całej polskiej kinematografii, taka wrażliwość na pokazywanie kobiet? No nie, myślę, że to jest absolutnie jego cecha. Ja myślę, że to jest zwyczajny jego cecha. Bo na przykład no, najbardziej znany polski reżyser Andrzej Wajda zupełnie ma inne podejście do kobiet i powszechnie uznawany jest za mizogina. Поскольку самый известный polski reżyser Andrzej Wajda совершенно inaczej pokazuje женщин i всеобщее считается таким женоненавистником. Także myślę, że to jest charakterystyczne dla Polańskiego. Także ja myślę, że to charakterne dla Polańskiego. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że jeśli chodzi o Polańskiego, to bardzo często jego filmy, nie tylko pianiste, ale też inne, interpretuje się w kontekście Holokaustu. Nie wiem, znacie li wy, no bardzo często многие filmy Polańskiego, nie tylko pianist, interpretują się w kontekście Holokaustu. Ja myślę, szczerze mówiąc, że zwykle to jest nadinterpretacja. Ja, честно говоря, считаю, что, как правило, это надинтерпретация. Ale bardzo często czyta się je w kluczu biograficznym. Но эти фильмы часто воспринимаются в биографическом ключе. I na przykład fakt, że Polański bardzo często umieszcza swoich bohaterów w zamkniętej przestrzeni. I na przykład тот fakt, że Polański очень часто помещает своих героев в замкнутое пространство. Według niektórych interpretatorów jest konsekwencją tego, że był w getcie. По мнению некоторых исследователей, является последствием того, что он был в гетто. No ja uważam, że to jest ryzykowna teza, dlatego że nie daje się udowodnić. Ja myślę, że to dość ryzykowna teoria, ponieważ jej trudno, niemożliwe dokazać. Dziękuję. Dziękuję Katarzyna za lekcję. Ja chciałam zapytać, jest jakiś złożyszy obraz kobiety w polskim kino, w osobności w kino o Holokauście? Czy jest jakiś
ciekawy obraz kobiety w polskim kinie Holokauście, który by się, czy był wypracowany jakiś obraz kobiety. To bardzo często pojawiały się różne, w polskim kinie pojawiały się klisze dotyczące kobiet Żydówek. A w polskim kinie очень часто появлялись клише, касающиеся женщин-евреек. Ja już mówiłam Państwu, że to dotyczy głównie kina fabularnego, oczywiście, pełnego metrażu. Это, конечно, касается главным образом игрового кино, полнометражного. One bardzo często były stylizowane właśnie na takie kobiety pociągające, tajemnicze. Очень часто еврейские женщины в этих фильмах представляли как таинственные, притягательные женщины. Taka jest żydowska bohaterka Wielkiego Tygodnia Andrzeja Wajdy i Debory. Такова героиня Страстной недели Андрея Вайды и Деборы Ришарда Брильского. I ona zwykle jest przeciwstawiana właśnie polskiej bohaterce, która jest, ma zupełnie inne cechy fizyczne, jest blondynką. I jak prawda, jewryjki przeciwstawiają się Polkom, które obladają совершенно innymi fizycznymi качествами, to jest prosto inaczej wygląda внешне. I w ostatnich latach pojawiły się filmy, gdzie próbuje się obsadzić bohaterki odwrotnie. W ostatnie годы stali pojawiać się filmy, w których делаются попытки сделать наоборот. I Żydówka jest blondynką, a Polka jest brunetką. Jewryjka blondynka, a Polka brunetka. Tak na przykład jest w filmie Jana Jakuba Kolskiego Daleko od okna. Tak сделано w filmie Jana Jakuba Kolskiego Daleko od okna. Ale to jest właściwie taki bardzo powierzchowny zabieg, bo cechy psychiki tych bohaterek zostają takie same. No to na samym деле очень поверхностный прием, поскольку психические черты этих героинь остаются такими же. А какие эти психические черты? No to, że ta Polka jest matką Polką. Akurat w przypadku filmu Daleko od okna ona bardzo chce mieć dziecko, a nie może mieć. A to, że Polka to taka mać Polka, polska mać. W случае фильма Кольского она очень хочет иметь ребенка, но не может. Natomiast dla mężczyzny, który jest w tym domu, pociągająca jest Żydówka. A dla mężczyzny, który żyje w tym domu, jego przywlekaje Jewryjka. No jak się nie trudno domyślić, historia przebiega tak, że to Żydówka zachodzi w ciążę z mężem tej kobiety, ale polskie małżeństwo wychowuje dziecko. I nie trudno dogadać się, że Jewryjka беременеje od męża tej женщины. Но польская семья воспитывает потом родившегося ребенка. Спасибо.